No to przed wami najmniejsza drukarka świata. To co my tu mamy? A wyszło! Witaj w kolejnym odcinku, a co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj rozpakujemy gadżety, które idealnie pasują do twojego nowoczesnego, domowego biura. Jak widzicie, tych gadżetów jest sporo, ale zaczniemy może po kolei od tych, które dostałem od firmy Anker, bo jednak komunikacja, gdy pracujemy w domu z szefem, z kolegą z pracy albo po prostu z rodziną, jest bardzo ważna. No i na dzień dobry rozpakujemy głośnik, który zresztą zaraz wam pokażę, co potrafi. Już po rozpakowaniu widzimy, w czym pomoże nam ten gadżet w prowadzeniu konferencji. Stąd też nazwa Anker PowerConf. Zaraz wam pokażę, czym on się różni od zwykłego głośnika Bluetooth. Rozpakujmy, zapytajmy, a co my tu mamy? Etui bardzo ładne, a nasz Anker wygląda w ten sposób. Jak mówię, niepozorny, ale w środku ma 6 mikrofonów, dzięki którym osoba po drugiej stronie czysto będzie słyszeć rozmówców, a może ich być aż 8. Czyli naszego Ankera stawiamy na środku stołu i możemy rozmawiać, więc go uruchommy i porozmawiajmy o... Ale czekajcie, odklejenie naklejki. A, jak ja to lubię! Chyba zadziałało. Teraz połączymy go z Bluetoothem. Połączenie trwa kilka sekund, a dźwięk... Dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy kolejną, nie wiem już którą, głośno, wpadkę w klanie. Nie musi on służyć tylko do rozmów, może być też klasycznym głośnikiem Bluetooth. Ale tu chodzi o połączenia, więc zadzwonimy do mojego przyjaciela Alka. Ciekawe, czy odbierze. Halo. Cześć, Alku. Cześć. Cześć. Testuję głośnik Bluetooth. Jesteś w A co my tu mamy. Możesz pozdrowić wszystkich widzów. Ty nie lubisz pozdrawiania. Oczywiście nie pozdrawiam, bo nie pozdrawiam. Ale śmieszne. Powiedz coś, Johnny, czy ciebie będzie... Mówię coś, słyszysz mnie? Słabiej, ale słyszę, ale słabo. A teraz słyszysz mnie dobrze? Lepiej. Lepiej. Dobrze, Alku, lepiej. Powiedz co u ciebie. Wszystko dobrze, jest ciepło, byłem na grzybach. Ale wiesz, że cię nienawidzę, ty jesteś złodziejem. Złodziejem jesteś. O, dobrze, jak widzicie, wyciszanie działa. A my właśnie testujemy gadżety, które pomogą w pracy w domu. Teraz testujemy kierunki mikrofonów. Wow, fajnie. No. Dobrze słyszysz cały czas? Cały czas. Nasz Anker na bieżąco redukuje szumy, a dodatkowo balansuje głośność, dzięki czemu jeżeli ktoś się zbliży i zacznie krzyczeć, to rozmówca po drugiej stronie nie ogłuchnie. Znaczy u Alka to i tak niepotrzebny, bo Alek jest głuchy. Ale jak widzieliście, są LEDy wbudowane, które pokazują, z którego kierunku właśnie wyłapuje rozmówcę. Możemy tutaj sterować głośnością, możemy wyciszyć i wtedy wyzywać naszego szefa i powiedzieć mu, co o nim sądzimy, tak aby nie słyszał. Jest też odbieranie połączenia, no i... No to też jest jako play, dobra. Jak puszczamy muzykę, no i oczywiście odrzucenie połączenia, czy jego przerwanie. Jeżeli martwicie się o baterię, naładujecie ją przez USB-C, ale będziecie robić to rzadko, bo nawet nam pudełko wskaże, ile możemy rozmawiać? Przez 24 godziny rozmowy, a czuwania oczywiście będzie to zdecydowanie więcej. Oczywiście jest też możliwe połączenie naszego głośnika z komputerem przez kabel USB, a jeżeli macie inny sprzęt, to możemy go połączyć kablem AUX. Teraz zapakuję ładnie do etui, które też jest solidne. Później porozmawiam z moimi rodzicami. Muszę z nimi wiele rzeczy przegadać. Ale rozmowy z rodzicami są luźne, nie są konferencyjne, więc nie muszę siedzieć przy stole albo stać przy biurku i wtedy używam słuchawek. Przed nami słuchawki Liberty R2, więc je rozpakujmy, pytając, a co my tu mamy? A tu jest ładniejsze rozpakowywanie. O, panie. O! Czy tu coś jeszcze mamy? Get started. Mamy tutaj pana uśmiechniętego. Zaraz będę ja taki uśmiechnięty, a nie będę tak przystojny. A zacznijmy od baterii. Słuchawki wyjęte z etui grać nam będą przez 7 godzin. Samo etui naładuje je 4 razy, czyli możemy słuchać przez 28 godzin. 10-minutowe naładowanie to aż 2 godziny słuchania. Tak szybko wam powiedziałem. Jeżeli chodzi o dźwięk, Anker zapewnia, że jest on, że mamy tu Premium Audio Clarity.
4 mikrofony, Hear ID, czyli możemy spersonalizować audio. Tylko jak to przedstawić, gdy nie mogę włożyć wam słuchawek do uszu? Więc ja je włożę, najpierw połączę się z telefonem. Wielki plus, załadowanie przez USB-C. Dobra, aby je sparować, wystarczy wyjąć z etui. Zaraz je włożę. O, ja cię lepiej leżą niż AirPodsy. Już zaczęło grać. Słychać? Tak? No bo się drą niesamowicie. Włączę coś z basem, bo podobno te słuchawki mają go 2 razy więcej niż standardowe. Zaraz tam Content ID zdejmie film, ale powiem wam, że jest go więcej niż w AirPodsach. Zdecydowanie. AirPodsy używam na co dzień, a one mają bardzo płaski dźwięk. No to zdecydowanie no mają to, co jest napisane. To jeszcze szybki test mikrofonów, które mamy wbudowane w słuchawki Liberty Air. No i oczywiście jeszcze wrócił nasz PowerConf. Ja po prostu zadzwonię do Johnego. Johnny, chodź, siądziesz sobie tutaj. Tak, jestem dzisiaj nieumalowany. No halo. Już mogę mówić? Tak. Bardzo głośno. No i a mów... Mów coś. Słyszysz coś. Mnie? Słyszę. Słyszę, dobra, to teraz jesteś... oprócz tego, że ja ciebie dobrze słyszę... Strasznie głośno jesteś. No to masz tam plus i minus. No właśnie, macam. To możesz... To jeszcze wykorzystam to, że dzwonię do siebie, Johnny. Powiem, że Anker i AliExpress przygotowali fajną promocję, w której za $149, czyli o $50 mniej niż zazwyczaj, można dostać ten fajny pakiet, czyli głośnik PowerConf i nasze słuchawki Liberty Air 2. Promocja trwa tylko od 29 do 30 września, więc śpieszcie się. Więcej szczegółów w linku poniżej. Wróciłem. Nawet się zmachałem, bo próbowałem potrząsać głową i patrzeć, czy spadają. No mówię, trzymają się lepiej niż te słuchawki, które używam na co dzień. Wyłączamy głośnik. Wyłączamy słuchawki. I po prostu przejdźmy dalej. Dolećmy z pierwszym pudłem z brzegu. Nawet nie wiem, co my tu mamy, dlatego zapytajmy. A co tu mamy? Już wiem, co to jest, nasz mały rzutnik, na którego bardzo długo czekałem, bo długo zastanawiałem się, czy będzie to dobry sprzęt, gdy się ma mało miejsca. Bo wiecie, jednak rzutniki zajmują trochę powierzchni, zresztą mieliśmy jednego od Xiaomi, który był gigantyczny, a ten, zobaczcie, jest malutki. Jest wielkości puszki. Ciekaw jestem, jak działa. No ale dobra, co my tu jeszcze mamy? Pilot. Od razu włożę baterię. Ładowarka. Wygląda trochę jak od Apple. Na USB-C, więc fajnie. O, tutaj mamy, gdzie możemy używać tego rzutnika. W namiocie, w ogródku, na imprezach albo w domu. Pobłądźmy się tych pilotów. Minusem może być to, że obraz, który wyświetla, jest tylko w HD 720p, więc dla niektórych może być to mało, ale jeżeli jest to mały rzutnik i będzie jakość naprawdę dobra, to moim zdaniem w niektórych sytuacjach to wystarczy. Techniczne? Może tak to położę i teraz Johnny ładnie wypisze jego techniczne parametry. Jeszcze tak się przekręć. 720p. Dawno nie oglądałem w takiej jakości obrazu na rzutniku, ale dobrze, odklejmy. I po prostu go uruchommy. Dobrze mówię, że to ten przycisk do uruchomienia? Nie, ten. O nie, włączył się. A, tu się włączył. O, dobra. Nasz mały rzutnik ma w sobie wbudowany autofokus, więc to jest dobry motyw. Jest polski? Musi być. To jest androidowy system. Ten sam, który jest na rzutniku w Xiaomi, więc tutaj tak naprawdę nie ma co tłumaczyć systemu. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was 3 filmiki, które podbijają. Obraz jest taki, albo to dzisiaj jest na szarej ścianie. Zobaczymy UFO. No i dobra, zobaczmy, czy to jest... To chcę, może mnie pochwalić za systematyczność, bo w ostatnim czasie odcinki pojawiają się regularnie. No i nie zwalniamy tempa. Czas skoczyć do internetu. No ładny jest obraz, nie? Przypomina mi się mój test telefonu z rzutnikiem. I tam też było na szarej ścianie i tam nie było tak ładnie. Tu jest naprawdę bardzo dobra jakość. Fakt, że teraz zbliżyłem cholernie, ale widać, że można oglądać... Tu złapie ostrość? Wow!
Więc jeżeli chcemy oglądać faktycznie w namiocie, to nie trzeba się długo bawić, wystarczy mieć płaską powierzchnię. Tu jak się zacząłem oddalać, to już widać było jego maksymalną moc. Dlatego zrobimy to pewnie na ścianie tamtej. Mamy tutaj gwint, więc możemy go przykręcić do statywu. I teraz powiększyć do 100 cali. Obraz może być 100-calowy. Tylko jest tu za jasno. Z tyłu leci odcinek poszukiwacza. Jeżeli go nie widzieliście, zobaczcie. A teraz powiem wam o tym, z czym mieliśmy problem. Bardzo długo rzutnik sam nie mógł złapać ostrości. Zaczęliśmy odsuwać go od ściany, aby mieć 100-calowy obraz. Jak udało się to zrobić? Musieliśmy ręcznie pomóc mu dostroić się. I się udało. Teraz ostrość jest idealna. Naprawdę ładnie to działa. 100 cali na waszej ścianie w domu albo w namiocie. Nie wiem, 100 cali w namiocie to chyba ciężko, ale można to zabrać. Powiem wam, że jednak z Johnem po dłuższym zastanowieniu patrzymy, że 100 cali da się osiągnąć, ale obraz nie jest wtedy tak jasny i no lepiej działa, gdy macie o połowę mniej. Jednak to ta lampa w tym rzutniku nie jest taka ostra, aby ładnie wyświetlać to, co chcemy. Dlatego 100 do osiągnięcia, ale optimum to jakieś 50 cali. Ale wychodzimy z założenia, że w namiocie albo na wyjeździe nikomu nie jest potrzebny 100-calowy ekran. Dlatego im mniejszy, tym lepiej. Mówię, 50 to optimum, ale nawet na szarej ścianie przy zbliżeniu ten obraz wyglądał idealnie. Oczywiście jak ktoś z was zapomni pilota, możecie sterować YouTube'em albo innymi programami z poziomu samego urządzenia albo z telefonu, więc opcji jest sporo. Cena? A sprawdźcie sobie sami, bardzo wysoka. Chyba za wysoka, aby ryzykować w ogóle zabierania to gdzieś na biwak, bo nie jest wodoodporny. A szkoda. Te wszystkie porty są na wierzchu. O Jezu, ale sobie poświeciłem, teraz nie widzę. Ale jest tutaj USB HDMI, AUX, no i USB-C, którym ładujemy. Oczywiście, jeżeli chcemy, to możemy wyłączyć rzutnik i wtedy zmienia się nam na głośnik Bluetooth. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram! Nie no, dobra. Nie wiem, czy to jest właściwa muzyka. Ja myślałem po pierwsze, że będzie troszkę mniejszy, po drugie, że będzie troszkę lżejszy, ale jakość jest naprawdę ekstra. Jeżeli ktoś chce pracować w domu i chce sobie rzucić coś na ścianę, bo wtedy lepiej się podobno myśli, ja przynajmniej tak mam, wolimy mieć wypisane wszystko na ścianie, no to zdecydowanie polecam Ankera, ale lecimy dalej do tańszych produktów. Teraz czas na małą pierdółkę, która ułatwi... już się powróciłem. Chronienie naszych danych. Nieraz zdarzyło mi się, że na moich paczkach był widoczny numer, adres, mail. Wyście to wykorzystywali. Niektórzy dzwonili po kilkanaście razy. Stąd też pomysł na taki mały gadżecik, który fajnie nam ocenzuruje dane, których nie życzymy sobie pokazywać. Czekajcie, weźmy może fakturę. Nie no, żartuję. Dobra, drugą stronę faktury, ale jeżeli mamy coś tu napisane, wystarczy przejechać. Świetny ten gadżet, mi się już podoba. Tylko potrzebujemy jakiegoś tekstu, który udowodni, że faktycznie nie będzie nic widać. Tu mamy kartkę, która jest trochę zamazana. Tak czy inaczej, jeżeli mamy tu dane swoje, które chcemy ocenzurować, wystarczy przejechać tym wałkiem. Są one nieczytelne. To jest genialne. Ja miałem taki problem wielki z paczkami. Zresztą cenzuruję w ten sposób, że wydrapuję swoje dane. No i modlę się, żeby nikt tego nie odczytał. A teraz? Ej, no to jest genialne, no. To jest mój ulubiony gadżet. Myślę, że ten wałek zastąpić może niszczarkę do papieru. Bo jeżeli przejdziemy w ten sposób i ten papierek podrzemy, to nikt go nie odczyta. Więc to jest taka pierdoła, która naprawdę bardzo mi się podoba. Jest najtańsza, kosztuje 30 zł. Coś takiego. W środku mamy też 3 pompeczki z farbą, więc trochę się namarzymy. Fajny gadżet. Next to takie połączenie notatek i karteczek samoprzylepnych. To już jest porządny sprzęt, który
wydrukuje nam, co tylko chcemy. Tu mamy rolkę z tą przylepną kartką. Nic więcej tutaj nie mamy. Którą stroną teraz? Chyba tą. Przestraszyłem. Dziękuję. O! Koniec. Można działać tu po Wi-Fi. Jeżeli macie swoje notatki, czego o czymś boicie się, że zapomnicie, to wtedy możecie wydrukować to na takiej kartce, która bardzo przypomina mi rachunek. Nie? Tylko, że są też kartridże, które przy Cubinocie, tak nazywa się ten sprzęt, może być grubości kartki do notatek, tych małych karteczek kwadratowych. To jest papier, który dają standardowo, więc on jest trochę cieńszy. Teraz szukam telefonu, aby skonfigurować urządzenie i wydrukować coś, o czym ostatnio zapomniałem. Spróbujemy zrobić sobie fotę. Dobra. I wydrukuję. No nie rozumiem, Johnny. I masz wszystko, co położenie. Chcesz. Naprawdę jest to potrzebne? Zmienię Wi-Fi na 5G, test 5G, ale to nie jest 5G. To jest 5G. Bubonant Studio jest 5G. Naprawdę? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz zobaczymy, czy wydrukuje. Jest! Adam wie jak. O nie, teraz zdjęcie nam drukuje wszystko to, co wysłałem. Coś jeszcze? Jeszcze jedno zdjęcie? O Jezu, dobra, wydrukowało dwa zdjęcia, które średnio wychodzą. Myślałem, że wyjdą lepiej. Tam było ustawienie print. Light, moderate, heavy. Spróbujmy heavy. Drukarka nie ma tuszu, drukuje... Jest to druk termiczny. Czy to się różni od tego? No dobra, troszkę się różni. Możemy też QR kod zrobić. Patrz. Wpiszę Johnny to głupek. I teraz, jeżeli ktoś z was czyta ten kod, to wyskoczy mu... Właśnie, co mu wyskoczy? Johnny to głupek. Jezu, w Google'u. Depp po niemiecku znaczy głupek. Johnny Depp. Dziennik jakiś? Czyli tutaj możemy dodać jakiś obrazek, czyli dodamy Johnny'ego tym razem. Tu już możemy się bawić. Taki dziennik, czyli Johnny w pracy. Możemy teraz zmniejszyć i dać gdzieś tutaj. Powiedzmy, że to jest edytowalne. Dajmy może kotka. Będzie wyglądać to tak. Na naszym urządzeniu. Ale szybko to drukuje, chociaż fakt, że to ten termiczny. Zdjęcia nie są najlepsze. Myślałem, że zdjęcia, przynajmniej w reklamach, wychodziły, że są lepsze. Średnie urządzenie, powiem wam. Kosztuje 150 zł. Średnio się to opłaca. Na pewno z konfiguracją się trochę pobawicie. Bo jeżeli nie pamiętacie hasła do Wi-Fi, albo nie pamiętacie, czy wasze Wi-Fi jest 5G, to wtedy pomarnujecie trochę papieru. 24 zł wychodziło za 10 metrów tego. Ale przejdźmy do sprzętu, na który długo czekałem. A mamy go tutaj. Ten gadżet, moim zdaniem, pozamiata. Chyba, że mnie rozczaruje jak Cubinote, ale mam nadzieję, że nie. Moi drodzy, przed nami najmniejsza drukarka na świecie. Nie wiem, czy to jest ta firma, ale swego czasu na Kickstarterze wsparłem projekt małych drukarek i ten sprzęt do mnie nie dotarł. Więc teraz zapłaciłem drugi raz za coś takiego, za takiego żuczka. Tu mamy stojak, tu mamy instrukcję obsługi, a kartridż jest tu. Wszystko to jest takie bardzo, jak to się mówi, intuicyjne. Według tego trzeba pchnąć do przodu. Weszło?
Weszło. To jest ok. Żuczek jest w ten sposób. Potrzebna nam kartka papieru. Nie, naprawdę, Kubinaut mnie rozczarował. I to jest dobre w restauracji. Teraz tak rozkminiłem, że to jest... No, widzisz, jednak gdzieś zastosowany jest, ale naprawdę, to jest dobre. Kubinaut jest dobry w restauracji. Kelner coś sobie wpisuje, co jest zamówione i to leci pyt, do tego. I on sobie od razu przykleja na ścianie kucharz i mówi, ale zamówienie. No. Dobra, zaczyna się świecić i zaczyna pikać. Mam wpisać jego SSID. A, okej, okay, chyba. Ale ładnie to drukuje. Ej, jestem pod wrażeniem. To naprawdę drukuje. Ja mówiłem, że to rozwali mój mózg. Te gadżety naprawdę spoko, ale drukarka. Ciekaw jestem, czy nie da się wydrukować jak wtedy tatuażu. Pewnie się da, tylko nie będzie tak, będzie zmywalny. I bardzo przypomina tamtą drukarkę do tatuażu. Tak, kartridż jest normalnej drukarki. To jest plus, bo jakby dali jakieś swoje, to by była tragedia. Nazwij swoje urządzenie, Żółczek Adaś. Jeszcze raz zobaczmy, co to wydrukuje on teraz. A, wiedziałem, że reklamę pobrał. Dobrze, trochę skręciłem nią i ten kod QR zjechał. Ale dobrze, weźmy kod QR. Have a nice day. Zobaczmy coś takiego. Przesyłanie grafiki. Tak szybko? A w drugą stronę? I love you. Piękna jakość. Tylko chciałbym coś takiego typowo swojego. Stwórzmy naszą grafikę. Tu możemy wybrać, czy mają być dwie linie, jedna linia. Dajmy jedną linię, bo nie jesteśmy tak profesjonalni na razie. Ale grafikę, zdjęcie i tutaj wgramy zdjęcie Leona znowu. Będzie jedna linia, więc to zdjęcie jest dosyć takie małe. Skalowanie. Ale chcemy go większego, więc dobra. Leon mój kot i teraz chciałbym, żeby był tekst trochę większy, jak skalowanie. O. Wyszedł Leon. Ej, świetna jest to drukarka. Jakość jest naprawdę tego zdjęcia no nieporównywalna w ogóle z tym, z Kubinautem. Ten sprzęt mi się cholernie podoba. No to przed wami najmniejsza drukarka świata. A co my tu mamy? A wyszło! Wystarczy przesunąć, poczekać aż piknie. Skończyło pierwszą linię. Przesunąć niżej, czyli już możemy przesuwać drugą. Pięknie drukuje. Tutaj stworzyłem grafikę numer 3. To połączenie trzech linii. Już jestem tak dobry, że mogę drukować trzy linie, więc jeszcze raz. Jedna linia w dół, druga linia w dół, trzecia linia. Poszukiwacz, a co my tu mamy? Subskrybuj. Jeszcze raz. Poszukiwacz. To już wyszło prościej. Chyba prześwituje wcześniejszy. Ale jest bardzo ładne. Naprawdę świetnie to wychodzi. Co najlepsze, edycja jest banalna. Tworzenie nowych grafik jest bardzo banalne. Przesył grafik do drukarki jest też bardzo szybki. Tu już zmieniłem, widzicie. Leon, mój kot. Teraz spróbujemy w ogóle, czy to będzie drukować na ręce, na moim bicku. O, ciepłe to było. Chyba nie wyszło. To miał być Leon. Zajebisty gadżet. Nawet da się w drugą stronę, żeby poleciało. Już nie powiem o tym, że nawet logo ładnie wyszło. Sama konstrukcja i budowa naszej małej drukarki jest banalna, bo wystarczy dać ludziom kartridż i po prostu kazać im wykonywać gest, który wykonuje wasza drukarka. Tutaj nie ma po prostu jakiejś większej filozofii. To nie jest nic nadzwyczajnego, a mimo wszystko wymyślili to dopiero teraz. Dobra, koniec tego drukowania, koniec tych gadżetów. Jeszcze zobaczymy, czy mogę... I pyk. Odczytasz to? I o to chodzi, tu. To jest też genialne. Dobra, koniec tych gadżetów do waszego nowoczesnego domowego biura. A teraz pokażę wam,
jakie gadżety i gdzie można wygrać, bo mamy dwa zestawy. Pierwszy PowerConf i Liberty R2 na YouTube'a. Drugi zestaw na Instagrama, taki sam. I teraz dzielimy. Rzutnik z pilotem na YouTube'a. Drukarka na Instagrama. No niech będzie też ten od cenzury na Instagrama. I CubeNote na YouTube'a. A co trzeba zrobić, aby wygrać? To zasubskrybować mój kanał, pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też nowoczesnego biurowego lajka. No i najważniejsze, w komentarzu napisz, jaki jest Twój sposób na wydajną naukę lub pracę. Nie wiem, jakaś muzyka, film, albo może nie uczycie się i nie pracujecie. Napiszcie, a za tydzień wybiorę jedną osobę, która dostanie ten zestaw. A co z tym? Wystarczy, że zaobserwujesz mój Instagram główny, wiem jak, i pod najnowszym zdjęciem z tymi gadżetami zostawisz serducho, no i komentarz. Zwycięzców obu konkursów ogłoszę w tym samym odcinku. A drukarkę do paznokci wygrywa na Instagramie FlawlessK, a na YouTubie on i ona. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Was też tam wszystkich zapraszam. Na tym kanale widzimy się za tydzień, no i oczywiście w poszukiwaczu tam filmy, które podbijają internet. Do zobaczenia, hej!